Minister Radosław Sikorski został zaproszony do Izby Lordów, czyli Wyższej Izby Parlamentu Brytyjskiego, żeby wygłosić przemówienie na temat konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainę dla stosunków Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Witamy w posiedzeniu Komisji do Spraw Europejskich w sprawie konsekwencji sytuacji na Ukrainie. Dla stosunków Wielkiej Brytanii z UE jesteśmy zachwyceni, że są z nami dzisiaj bardzo wybitni europarlamentarzyści. Minister Sikorski chwalił Brytyjczyków za szybkie decyzje dotyczące wsparcia związanego z uzbrojeniem dla Ukrainy. Mówił także o współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa. Podtrzymuję każde słowo przewodniczącej, Loazo, i chciałbym także dodać, powinniśmy pamiętać różnicę w tym, co stanowi Konstytucja Stanów Zjednoczonych. W Stanach cała pomoc idzie z Waszyngtonu, jeśli dodamy to, co wpłaciły Ukrainie instytucje europejskie i poszczególne kraje członkowskie Unii, wtedy otrzymamy porównywalne kwoty, w przybliżeniu 76 miliardów euro. Wierzę, że Wielka Brytania wywarła dwa główne wpływy na sposób, w jaki Unia Europejska poradziła sobie z wojną z Ukrainą. Po pierwsze, Wielka Brytania wcześniej zaczęła dostarczać Ukrainie broń defensywną. To jest wasza przewaga. Unia Europejska, jesteśmy znacznie więksi, mamy więcej pieniędzy, ale jesteśmy wolni, możecie działać szybciej i możecie zachęcić innych sojuszników do właściwego postępowania, a dostarczając zgodnie z prawem rakiety przeciwpancerne na wczesnym etapie, zachęciliście innych Europejczyków do dostarczania innych rodzajów broni. Myślę, że jest to zaszczytna i bardzo przydatna rola, jaką Wielka Brytania może odegrać. Drugi wpływ jest paradoksalny. Przewodniczący Lisow wspomniał o Europejskim Instrumencie Pokojowym. To jest nasz cudownie nazwany budżet obronny, który wynosi 7 miliardów euro. W tych wieloletnich ramach finansowych nie miało to być 14 miliardów, które wydaliśmy głównie na dostawy broni dla Ukrainy. Pomyślcie, co to za rewolucja. 3 lata temu byłoby nie do pomyślenia, aby Unia Europejska faktycznie kupowała broń w celu dostarczenia jej do kraju trzeciego. No i oczywiście ten instrument, ten budżet, nigdy by nie powstał, gdyby Wielka Brytania nadal była członkiem Unii Europejskiej, więc to jest prawdziwa korzyść z Brexitu. Mamy ze Stanami Zjednoczonymi Radę do Spraw Handlu i Technologii, gdzie omawiamy wspólne standardy, gdzie wymieniamy informacje o przychodzących i wychodzących inwestycjach, gdzie staramy się ustalić minimalne standardy etyczne w badaniach produkcyjnych i innych kwestiach. Mam nadzieję, że Rada spełni zadania, które wykonała podczas zimnej wojny. Powinniśmy rozszerzyć tą Radę o demokrację o podobnych poglądach, więc wierzę, że nie tylko Wielka Brytania, ale także Kanada, Korea Południowa, Japonia, Australia mogłyby zostać uwzględnione. Wtedy byłby to Zjednoczony Zachód, który byłby znacznie bardziej wpływowy. Wierzę, że wkrótce powstaną europejskie siły obronne, ponieważ my, narody Europy, żądamy drugiej polisy ubezpieczeniowej i jesteśmy w trakcie budowania wzmocnionej brygady, która oczywiście będzie jedynie uzupełnieniem tego, co robi NATO, ale byłaby w stanie po prostu stawić czoła kryzysowi po drugiej stronie Morza Śródziemnego lub na Bałkanach, a może także reagować na problemy z satrapami takimi jak na Białorusi. Z moich rozmów w Waszyngtonie i ostatnio także w Pentagonie wyciągam wnioski, że Stany Zjednoczone by to zdecydowanie poparły i byłyby zadowolone, gdybyśmy podzielili się z nimi ciężarem obronności. Szczególnie gdyby Stany miały zaangażować się na Pacyfiku. Moim zdaniem Wielka Brytania oczywiście byłaby bardzo cennym partnerem w takim projekcie, ponieważ obrona jest Waszą mocną stroną. Trudność polegałaby na znalezieniu ram instytucjonalnych,
bo DNA Unii Europejskiej polega na odróżnianiu członków od podmiotów niebędących członkami, więc wymaga to pracy prawnej i politycznej, a ja nie mam odpowiedzi, jak można to zrobić, ale należy to zrobić. Argumentowałem za tym na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli i rozmawiałem z ludźmi w Komisji. Nie mogę powiedzieć, jaki jest bilans tych dyskusji, ale z pewnością ludzie są zainteresowani projektem. Istnieją oczywiste powody za zwiększeniem skuteczności projektu. Pozwoliłbym działać przez chwilę, aby zobaczyć, jak skuteczny jest w obecnej formie, a potem myślę, że będziemy gotowi, aby rozważyć zaproszenie innych demokracji. Rozumiem, że nasze sankcje dotyczą zarówno sprzedaży rosyjskich towarów, jak i zakupu towarów przez Rosję. Żadne sankcje nie są idealne, ale z pewnością rosyjskie dochody zagraniczne, sprzedaż ropy i gazu spadły. Rosjanie są zmuszeni sprzedawać pośrednikom lub rynkom alternatywnym, takim jak Indie i Chiny, z ogromnym rabatem, więc pan Putin ma mniej pieniędzy na prowadzenie swojej wojny. Wojskowi analitycy mówią mi, że nasze sankcje są bardziej skuteczne w ograniczaniu na przykład chipów, aby Rosja nie mogła budować rakiet i innej zaawansowanej broni. Tutaj myślę, że możemy być całkiem skuteczni. Uważam, że pole bitwy pokazuje, że Rosja płaci wysoką cenę za tą wojnę. Myślę, że gdybyśmy 3 lata temu w tej sali spekulowali, że Rosja może być zmuszona prosić o wysokiej jakości broń Iran oraz kupować amunicję w Korei Północnej, nie uwierzyłbym w to, a jednak taka jest dzisiejsza rzeczywistość. Byłem bardzo zadowolony, widząc decyzję G7, w której oczywiście uczestniczyła zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska, aby zdecydować, że Rosja jedynie odzyska dostęp do swojej zamrożonej w bankach zachodnich rezerwy banku centralnego, kiedy będzie płacić reparacje Ukrainie. Jest to niezwykle istotne, a po drugie, namawiam, aby pamiętać, że musimy uniemożliwić Rosji odbudowę swojej armii, gdy jest ona nadal zaangażowana we wrogie działania przeciwko swoim sąsiadom. Że byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli koordynować nasze działania przeciwko rajom podatkowym, w których ani my, ani wy nigdy nie stanowimy prawa. Te miejsca zostały stworzone tylko po to, żeby ukrywać bogactwo i unikać płacenia podatków. Wydaje się, że w rajach podatkowych ukryte jest $50 bilionów. Zastanówmy się nad tym, co moglibyśmy zrobić z tymi pieniędzmi, gdyby zostały odpowiednio opodatkowane lub sprowadzone z powrotem do krajów pochodzenia. Nie jestem pewien, jaki jest zakres potrzebna jest współpraca, ale jestem bardzo sfrustrowany faktem, że popełniamy te same błędy po obu stronach kanału, a mianowicie niektórzy z naszych decydentów nadal myślą, że ta wojna się szybko skończy i nie będzie wyzwaniem średnio ani długoterminowym. Myślę, że tak jest, dlatego nie zwiększyliśmy jeszcze odpowiednio produkcji sprzętu i amunicji, nadal wysyłamy na Ukrainę to, co mamy w zapasach. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że aby firmy mogły ponownie uruchomić linie produkcyjne, muszą mieć pewność, że nie będzie to rok, dwa, ale albo dekadę, albo że otrzymają wynagrodzenie za utrzymanie linii produkcyjnych, bo inaczej nie będą mogły podejmować decyzji inwestycyjnych.
Because otherwise they can't make investment decisions. Ludzie, którzy się na tym znają, powiedzieli mi, że to się jeszcze nie wydarzyło i że nasze zapasy wyczerpują się niebezpiecznie i że Rosja być może przyspiesza do harmonogramów produkcji i stanu przemysłu w stylu wojennym szybciej niż my, a to nie jest dobre. Programs, z tego, co wiem, 40 programów, które miały stworzyć zdolności obronne, finansowane przez Europejską Agencję Obrony, nie przyniosło nic wartościowego. Ani jeden element wyposażenia nie został jeszcze wprowadzony do produkcji, nie mówiąc już o europejskich siłach zbrojnych. Jestem tym sfrustrowany. Regularnie jeżdżę na Ukrainę. Raz na kwartał zabieram kilka używanych pick-upów. W tym z Wielkiej Brytanii i transportuję je na front, aby były wykorzystywane tam jako karetki pogotowia. Miesiąc temu byłem w pobliżu Bachmutu z 26. Brygadą ukraińską używającą polskich haubic i strzelającą z nich amunicją Excalibur. To są szybujące, precyzyjne pociski kaliber 155 mm. Ukraińska drużyna, polska haubica, amerykańska amunicja. Świetna współpraca. When discussing this, I would urge you to remember that Ukraine is not as destroyed as it looks on. Pamiętajcie, że Ukraina nie jest tak zniszczona, jak wygląda w telewizji. Kiedy jedziecie przez Ukrainę, w 80% jej terytorium jest funkcjonalne. Państwo pracuje. W jednej z podróży powrotnych z frontu z moimi pick-upami przekroczyłem prędkość. Dostałem mandat. Byłem pod wielkim wrażeniem, że gdy próbowałem zapłacić gotówką, to policjanci powiedzieli, że nie obsługują gotówki i musiałem podejść do lokalnego banku. To dobrze. Po drugie, pamiętajcie, że Ukraina wdraża już układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską, który został parafowany podczas polskiej prezydencji w 2013 roku, ale nie wdrożyli go jeszcze w pełni. Mają już dostęp do ruchu bezwizowego, zaczynają wkraczać na jednolity rynek, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Jesteśmy dumni z naszej warunkowości, ponieważ działa. Trzecią i być może najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że Ukraina nie będzie krajem ofiarą, który potrzebuje pomocy z zewnątrz do odbudowy. Oczywiście pomoc będzie bardzo przydatna. Wiemy, że sieć elektryczna Ukrainy będzie tej zimy poddana wściekłemu atakowi Rosji i oni potrzebują pomocy teraz, ale kiedy walki się skończą, będzie to Eldorado. To potencjalnie naprawdę bogaty kraj. Mają ogromne złoża surowców. Odzyskają elektrownię atomową w Zaporożu, która jest największa w Europie. Ukraińcy już są zsynchronizowani z europejską siecią energetyczną. Są dni, w których już teraz eksportują prąd, więc i będą mieli ogromną nadwyżkę. Mają najlepsze gleby w Europie. Znacie powód, dlaczego mamy ten problem z ukraińskim zbożem? Mają farmy wielkości tych w Teksasie z jednymi z najlepszych gleb w Europie. Mają pierwszorzędną branżę IT. Doświadczenie zdobywają dzięki oprogramowaniu wojskowemu, które pozwala nie tylko na to, aby znaleźć najlepsze cele, ale także na to, aby ustalić priorytety, w które cele uderzyć w pierwszej kolejności, jaką bronią, aby uzyskać najlepszy efekt. W przyszłości to oni będą nas szkolić. To, co powstrzymywało Ukrainę przez ostatnie 30 lat, to była słabość instytucjonalna i korupcja. Ale jeśli się tym zajmą, jeśli będą włączeni do Unii, jeśli inwestorzy będą czuli się bezpieczni na Ukrainie, to będą ogromne możliwości i spodziewam się ogromnego napływu prywatnych inwestycji na Ukrainę. W moim rozumieniu europejska autonomia strategiczna jest tym samym, co były brytyjski premier określił w taki sposób. Nie superpaństwo, ale supermocarstwo. Bo jeśli masz do czynienia z Chinami, gdzie są miasta z populacją średniej wielkości krajów europejskich,
to wiesz, że wobec Chin możemy mieć przewagę tylko wtedy, gdy będziemy trzymać się razem. Then you know that vis-a-vis China, we can only have influence if we stick together. Po wysłuchaniu w parlamencie brytyjskim minister Sikorski udał się do siedziby delegacji Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii na spotkanie z europejskimi ekspatami mieszkającymi w Zjednoczonym Królestwie. Integracja europejska rozpoczęła się nie z miłości, a z refleksji. Że moglibyśmy zrobić to inaczej. Może nie warto tego robić ponownie. Mówiło o tym pojednanie pomiędzy wrogami i to, że połączenie suwerenności jest lepsze niż rzeź. I to jest moim zdaniem bardzo ważna refleksja, której nie przyswoiliśmy wystarczająco. W Polsce, wiecie, ja się tym martwię, że przez ostatnie 15 lat kłóciliśmy się o to, czy europejska integracja jest tylko ze względów ekonomicznych, więc dostajemy te pieniądze z Brukseli. Dopóki są subwencje, póki transfery są na naszą korzyść. Musimy zrozumieć to, że wcześniej istniała polityka rolna. Zanim istniały fundusze spójności, istniały także inne ważne powody integracji europejskiej. Ale spójrzcie na polskie sądy. Zostaną podporządkowane władzy, inne sądy europejskie przestaną uznawać polskie wyroki. Od wzajemnego uznawania wyroków sądów zależy Unia Europejska we wszystkich instytucjach, we wszystkich państwach członkowskich. Bez tego na pewno nie można mieć jednolitego rynku. Podam przykład. Kiedy rząd brytyjski decydował o referendum, to nie są moje spekulacje, to moja wiedza. Większość ministrów nie miało pojęcia, jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a strefą jednolitego rynku, o którym nie wiedzieli. Mam na myśli to, że po prostu okazję z strefa wolnego handlu to brak ceł. Jednolity rynek oznacza, że nie istnieją żadne bariery biurokratyczne, wszystko jest równoważne. W rzeczywistości uważam, że termin prawniczy wspólny rynek ma charakter taki jak rynek wewnętrzny, więc to tak, jakbyśmy byli jednym krajem. Jeśli w Polsce lekarz weterynarii stempluje kawałek mięsa, że jest zdrowy, jest to uznawane. Na innych rynkach Unii orzeczenia uznawane w Polsce są uznawane na całym wspólnym rynku w innych krajach Unii Europejskiej. I jeśli włoski konsument chciałby jeść polskie świnie, mimo że Włosi mają swoje bardzo dobre, władze weterynaryjne uznają orzeczenie polskich weterynarzy za równoważne z włoskimi. Jeśli instytucje w krajach członkowskich stracą wzajemne zaufanie, są wzajemnego uznawania orzeczeń i tyle, to dotyczy wszystkiego. Czy to dotyczy także wiz? Stracą zaufanie, to dotyczy wszystkiego, nawet wiz, to dyplomów uniwersyteckich, kwalifikacji zawodowych lekarzy, pod każdym względem i dosłownie wszystkiego. W Polsce europejskie nakazy aresztowania są już teraz, w innych krajach Unii kwestionowane, bo sądy w krajach Unii podejrzewają, że polscy sędziowie nie są niezależni. Podobnie ta afera wizowa stanowi ogromne zagrożenie, że w innych krajach strefy Schengen zrodzą się podejrzenia, że polska wiza została kupiona na targowisku w Dar es Salaam. Jest problem, że wizy wystawiane w Polsce nie będą respektowane przez inne kraje Unii i w praktyce zostaniemy wykluczeni ze strefy Schengen. To będzie okropne. Mogę wam zagwarantować, że jeśli Niemcy by sprzedawali wizy do strefy Schengen i ludzie z lewymi wizami Schengen przyjeżdżali z Niemiec do Polski, to Kaczyński byłby pierwszy, który zarządzałby przywrócenia wewnętrznej kontroli. Cóż, to co słyszę na korytarzach Brukseli, to że jeśli Kaczyński dotrzyma słowa i podporządkuje sobie sądy, to Polska zostanie pozbawiona nie tylko pieniędzy z Funduszu Odbudowy, ale także regularnych wypłat z Funduszu Spójności. To ogromne sumy.
To byłoby okropne, wiecie, że to jest ostatnia dekada, w której Polacy są beneficjentami netto? I wiecie, że Polska już jest prawie u celu, by dogonić Zachód, ale potrzebujemy tego ostatniego zastrzyku pieniędzy na budowę w Polsce infrastruktury na europejskim poziomie. I wtedy koniec. Wiecie, mówimy o bardzo dużych pieniądzach. O setkach milionów euro dla każdego powiatu w Polsce. To bardzo duże pieniądze. Można z nimi sporo zrobić. Nieprawdaż? Naprawdę są powody do dumy. To coś, co jeszcze możemy ciągle osiągnąć. Wiecie, Unia Europejska jest konfederacją państwa. Nie mamy centralnego rządu. Unia nie może wysłać policji i wymusić przestrzegania prawa. To było nie do pomyślenia dla tych, którzy głosowali za przyjęciem Polski do Unii, że po spełnieniu kryteriów kopenhaskich, kraj, który tak długo walczył o wolność, będzie chciał, aby zlikwidować kontrolę i równowagę. Po prostu nikomu nie przyszło do głowy, że będzie to, co teraz mamy. W ogóle ten mechanizm kontroli praworządności członkowskich jest to po prostu wzorowane na przeglądzie finansów, ale wiecie, że jeśli kraj ma podejście nacjonalistyczne, to i tak niewiele możesz w końcu zrobić. Może po prostu funkcjonalnie wydalić taki kraj z jednego z kręgów integracji europejskiej. Myślę, że to prawdziwa krzywda, którą my Polacy wyrządziliśmy. Ukrainę, łamiąc traktaty, łamiąc naszą konstytucję, łamiąc zasady prawa. Ponownie zaalarmowaliśmy Europejczyków Zachodnich, że demokracja jest mniej bezpieczna na wschodzie postkomunistycznej Europy. I dlatego Zachód będzie podwójnie ostrożny, zapraszając inne postkomunistyczne, duże, biedne kraje do UE i odwrotnie, co jest najlepszą rzeczą, co rząd polski mógłby zrobić dla Ukrainy, to zakończyć tę głupią, zimną wojnę z Brukselą. Wiecie, że w Brukseli jest taki żart, a to jest naprawdę okrutny. Moje poczucie humoru sprawiło, że już wiele razy miałem kłopoty, ale zaryzykuję. Mówili, że Brytyjczycy muszą zapłacić 45 miliardów euro na opuszczenie Unii Europejskiej. Polska zostanie wydalona za darmo. Jedna rzecz, którą słyszałem, że może się zdarzyć, co się nie wydarzyło. Szanse nie były duże, ale też nie zerowe, że Wielka Brytania byłaby tak niezadowolona, że może wystąpić przeciwko Europie, właściwie zbliżyć się do Rosji. Ponieważ Rosja była sojusznikiem tym kraju wielokrotnie, przeciwko Napoleonowi, przeciwko cesarzowi Niemiec. I myślałem, że z powodu, że Londyn jest miejscem, gdzie Rosjanie lubią inwestować swoje pieniądze, że Wielka Brytania będzie skłaniać się w stronę Rosji. To się nie wydarzyło, dzięki Bogu, ale poza tym, to, co się stało, było przewidywalne i przewidziane. Brexit działa na Brytyjczyków powoli. W gospodarce nie było ostrego cięcia, tylko miliony transakcji są trudniejsze do wykonania, a co za tym idzie, wiele możliwości przepadło. Mieszkam w Polsce i przed Brexitem kupowałem sporo w brytyjskim sklepie Amazonie. Teraz nie mogę, bo to tak, jakbym importował z USA lub Indii. Kupując w Wielkiej Brytanii, musiałbym przejść przez procedury celne i to jest po prostu nieprzyjemne, więc próbuję teraz kupować w Irlandii. Brexit dotyczy bardzo wielu obszarów życia. Wszelkiego rodzaju artyści i
Sztuka doświadczają utrudnień. Wiecie, że muzycy potrzebują wiz pracowniczych, teraz to absurd. Wiecie, na co to jeszcze wpływa? Nigdy nie przewidywałem, że Brexit wpłynie na antykwariaty. Paryż, wiecie, kiedy porównujesz Londyn z Paryżem lub rynek domów aukcyjnych, jest obecnie większy w Paryżu niż w Londynie. Większość amerykańskich banków po cichu przeniosło swoje siedziby do Paryża. Brexit wysysa życie z brytyjskiej gospodarki. Wiecie, czym naprawdę byłem zszokowany? Byłem zszokowany, nie mogłem uwierzyć, że londyńska giełda papierów wartościowych ma obecnie mniejszą kapitalizację niż giełda paryska. Przed Brexitem giełda londyńska była 10 razy większa. Teraz jest mniejsza. Szokujące. Myślę, że naprawdę te słowa mogą dać nam jakąś nadzieję i inspirują nas wszystkich do tego, co ma nadejść, i myślę, że możemy teraz przejść do bardziej nieoficjalnej części spotkania. Po bardzo interesującej dyskusji przyszedł czas na rozmowy kuluarowe i poczęstunek przygotowany dla gości spotkania. Udało się nam pana ministra Sikorskiego namówić na rozmowę dotyczącą dzisiejszego spotkania w Izbie Lordów. Całość wysłuchania w parlamencie dostępna jest pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Chciałem zapytać o to spotkanie w Izbie Lordów dzisiaj. Rozmawialiście o Ukrainie. O wpływie agresji rosyjskiej na Ukrainę, na Unię Europejską i na współpracę europejsko-brytyjską. I jak ta rozmowa została przyjęta? Ja widziałem to tylko w telewizji, ale jak przyjęli to Brytyjczycy? No, dziękowali, więc chyba coś wnieśliśmy. W każdym razie Unia Europejska, dzięki Bogu, miała już budżet obronny, więc była w stanie pomóc Ukrainie. No a jak pan wie, dopóki Wielka Brytania była członkiem, no to jednak blokowała rozwój wspólnej polityki obronnej. Czyli tak jak pan zauważył tam na spotkaniu, to jakiś mały, jedyny sukces Brexitu, że udało się was... No tylko, że nie dla Wielkiej Brytanii. A pan reprezentował Unię Europejską tutaj na tym spotkaniu. Tak, członek parlamentu i szef delegacji do spraw stosunków Unia-Stany Zjednoczone. W takim razie chyba Ukraina może być pewna tego, że jest jakaś jedność pomiędzy Unią Europejską, Wielką Brytanią i Stanami. Tak, to jest sprawa, w której jako Zachód jesteśmy zjednoczeni. Putin nie może tego wygrać, bo złamał ileś tabu europejskich i złamał ileś traktatów i zasad, które ustaliliśmy po dwóch krwawych wojnach światowych. No, czyli wniosek taki, że prawdopodobnie czekamy na zwycięstwo. Oby. Myślę, że to jest szansa też dla samej Rosji, żeby porzucić majaki o powrocie do imperium i stać się normalnym krajem, a może nawet reformującym się krajem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.